Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jest mi bardzo miło, że mogę tu na tej sali przemówić, powiedzieć o klubie sportowym Rekord i od razu w pierwszych słowach podziękować za wsparcie, również to finansowe. Nie jest tak, że bez tego wsparcia finansowego Rekord Bielsko-Biała by nie istniał, ale miałby się znacząco gorzej. Także serdecznie dziękuję w imieniu członków naszego klubu, sportowców przede wszystkim, którzy mogą realizować określone marzenia sportowe, bo angażowanie się w sport to przede wszystkim pasja, często nieprzekładalna na sprawy czysto finansowe. Jeżeli miałbym powiedzieć o klubie Rekord, jego misji takiej podstawowej, to przede wszystkim takie DNA to jest stawianie na sport dzieci i młodzieży. Dla nas jest to bardzo, bardzo istotna kwestia, dlatego prowadzimy szkołę mistrzostwa sportowego, którą wybudowaliśmy z własnych środków, dlatego stawiamy na internat, który prowadzimy. To są nasze główne wydatki finansowe na sport. Ja mam tu kilka takich danych. Poprosiłem nasze służby księgowe, żeby mi to przygotowały. Czytając to, podejrzewam podobnie jak Państwo, czasami się dziwię, że te kwoty są takie, a wyobrażałem sobie za każdym razem, że one są niższe. Na sport dzieci i młodzieży w roku 2022 wydaliśmy 6 milionów złotych. Oczywiście to są pieniądze w większości na szkołę, gdzie mamy dotacje, które przechodzą, to są dotacje państwowe, to są wpływy od rodziców i tak dalej. Natomiast to pokazuje jakąś określoną kwotę. Jeżeli chodzi o budżet całego klubu, to to jest aż 11 milionów złotych. Też mnie to trochę dziwiło, bo ja nie prowadzę jakiejś nieprawdopodobnie dużej firmy. Jeżeli chodzi o kwestie, najpierw zacznę od takich finansowych. Powodem naszego spotkania jest finansowanie sportu zawodowego. Ja chciałem przede wszystkim zaznaczyć, że to jest dla nas istotne. Ten sport dzieci i młodzieży jest priorytetem. Futsal Ekstraklasa, w której występujemy, jesteśmy jej założycielem od roku 1994. Oczywiście nie mamy tak dobrej pasy jak siatkarki BKS-u. Zdarzyły nam się dwa spadki, musieliśmy się po tych spadkach pozbierać. To pozbieranie, czasami jak ktoś coś traci, to bardziej docenia, że mógł grać na tym najwyższym poziomie rozrywkowym. To zaowocowało 6 tytułami mistrzów Polski w futsalu, 4 pucharami Polski, 4 pucharami, superpucharami. Jesteśmy w tej chwili najbardziej utytułowanym klubem w Polsce, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. Mieliśmy sposobność również reprezentowania klubu, jak również naszego miasta w rozgrywkach europejskich w ostatnim okresie czasu. Teraz nie jesteśmy mistrzem Polski, jesteśmy wicemistrzem, natomiast wszystko przed nami. Jesteśmy liderem, tak jak tutaj zostało pokazane, ale to, że się z liderem, nie znaczy, że tym mistrzem Polski będziemy, bo po raz pierwszy w tym sezonie są wprowadzone play-offy. W związku z powyższym może się okazać, że na wczesnym etapie odpadniemy. Na pewno jesteśmy w ósemce w tej chwili i takie są fakty. Ale to, co już uzyskaliśmy, to, że zagramy w finale Pucharu Polski. Były zaproszenia na wydarzenia sportowe. Ja tu też zaproszę 3 maja o godzinie 18. Zmierzymy się w rewanżowym meczu o Puchar Polski z Jagiellonią Białystok. Mam nadzieję, że będzie to sukces i obronimy Puchar Polski, który jest w tej chwili również w naszych gablotach. Na futsal wydajemy, budżet futsal ekstraklasy to jest 2 miliony 157 tysięcy. Dotacje, którą otrzymujemy, pokrywa 28% tych wydatków. Czyli w sumie nie mało, natomiast no są to, tak to wygląda z punktu widzenia finansowego. Dla nas dużym wydatkiem jest wydatek drużyny trzecioligowej. To jest 1 800 000 za to, że możemy grać na poziomie trzeciej ligi. Jesteśmy w tej chwili na drugim miejscu, rywalizujemy z Polonią Bytą. Tutaj dofinansowanie wynikające z zasad panujących w naszym mieście wynosi 0. Także musimy to w całości mieć na swoich barkach klubowych. Jeżeli chodzi o drużyny kobiece,
Tu mnie to zdziwiło, że się tyle na te kobiety wydaje, powiem szczerze. Naprawdę, ja ciągle żyję w przeświadczeniu, że to jest po prostu tańsze, ale myślę, że to jest generalnie takie jakieś spostrzeżenie. Widzę, że tu jest większość panów i na pewno jakieś doświadczenia też mają pod tym względem. Ale warto, warto panowie wydawać na kobiety. Ja myślę, że niech to zostanie zanotowane. Powiem tak, dziewczyny nas, czy mnie, wielokrotnie zaskakują. Na szczęście w większości na plus. To, że my, to jest jedyna drużyna kobieca w futbolu tu w naszym mieście. Dyscyplina piłka nożna kobiet, co może nas tu wszystkich w tej sali zdziwić, jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną zespołową na świecie. Gdy zaczynaliśmy się w to, powiem, bawić na początku, to tych dziewcząt było naprawdę niewiele. Chodziło się po każdej szkole, żeby tego zachęcić. Zachęcała mi najpierw żona, córka, że coś takiego po prostu musi być. W tej chwili się to dzieje samo. Jest faktycznie tych dziewczynek, później kobiet w klubie, gdzieś w granicach 80, czyli dobija to do setki. To, czym się możemy pochwalić, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w futsalu. Także jest w klubie też taka rywalizacja między paniami a panami i w tym wypadku wiadomo, że my mamy tą drużynę futsalową bardzo, bardzo mocną. Jest tam trochę obcokrajowców, tam są reprezentanci kraju, no ale kobiety mają Mistrzostwo Polskie, a panowie jeszcze muszą o to po prostu powalczyć. Tak widać takie pozytywne napięcie pod tym względem. Jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży, na co dzień opiekujemy się, gdzieś w klubie jest około 400 dzieci i młodzieży. Jesteśmy certyfikowani przez PZPN na poziomie złotej gwiazdki. To jest też istotne, jesteśmy ciągle sprawdzani, czy prowadzimy to na określonym, właściwym poziomie. To, na co chciałbym również zwrócić uwagę. Obiekty, na których funkcjonujemy, są dzierżawione od gminy Bielsko-Biała. Najpierw mieliśmy to na 25 lat, w tej chwili jest to na kolejne 25 lat. Za bardzo symboliczny czynsz, za co serdecznie dziękuję, to pozwala nam w ogóle tę działalność w takim szerokim zakresie prowadzić. Klub sportowy, który posiada własne obiekty, własne tereny, to jest określone wyzwanie, ale daje to określoną również przyszłość. Myśmy w te obiekty zainwestowali naprawdę sporo środków, to jest 30 milionów złotych. To jest naprawdę bardzo duży wydatek. Patrząc na te zestawienia, które były tutaj przez pana naczelnika Jacka Brodę przedstawione, to uderzało to, że w sportowej spółce akcyjnej rekord udziały czy akcje wynoszą 0%. Ja zwróciłem się do władz miasta, żeby jednak również gmina była akcjonariuszem sportowej spółki akcyjnej rekord. Ułatwiłoby nam to procesy inwestycyjne, ułatwiło i to nie chodzi o kwestie finansowe, ale o kwestie pewne własnościowe. Jestem pewny, że wówczas klub jeszcze mocniej mógłby się rozwijać. Jest to określone wyzwanie, na którym trzeba by, wydaje mi się, popracować, ale nie odbędzie się to bez zgody tutaj radnych w takim układzie. Układ, że gmina jest w strukturach klubu, no pozwala również pewne rzeczy bardziej kontrolować, a dla konkretnego klubu, a jak widać te wszystkie kluby, które są w najwyższej klasie rozrywkowej, te, które były tutaj wymienione, no taki udział gminy funkcjonuje. Mamy szereg planów inwestycyjnych. Tym głównym planem inwestycyjnym, który jest bardzo drogi, no to jest kwestia nowej hali sportowej. To dla nas jest faktycznie duży problem. Jest szereg meczy, gdzie ta hala jest przepełniona. Powoduje to również jakieś określone niebezpieczeństwa. Chcąc zaprosić szerszą grupę osób, zakładamy, że mecze finałowe Mistrzostw Polski zagramy w hali pod Dębowcem. A jeżeli chodzi o sam finał Pucharu Polski, no najprawdopodobniej ze względu na kolizję terminu z BKS-em będzie to
niemożliwe najprawdopodobniej, bo to w 3 maja to już też sprawdzaliśmy, że taki konflikt właśnie następuje. Mam szereg pomysłów, jak można by ten sport zawodowy jeszcze bardziej uatrakcyjnić, również pod względem układu finansowego, ale myślę, że jeżeli się wywiąże jakaś dyskusja, no to chętnie w niej wezmę udział. Jeszcze raz chciałem podziękować za możliwość zabrania głosu i jednocześnie za to wsparcie, które Klub Sportowy Rekord Bielsko-Biała otrzymuje z gminy Bielsko-Biała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezesie.